this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, every saint and sinner in the history of our species. Kolejny dzień, lecimy dzisiaj znów na Kampadocję, tylko trochę inną trasą i jedziemy przez jakąś totalną, masakryczną chmurę smogu. W ogóle to, co się tu dzieje, to ja nie wiem, jak tutaj ludzie mogą żyć. Przejrzystość jest z kilometr jakoś tak, nie? Uciekamy w góry. Nagrywki zrobione w takim niesamowitym pejzażu tureckim. Są góry, jest pięknie, prawda? Ludzie przyjeżdżają sobie do spa, a tak naprawdę oddychamy tutaj dymem. Trzeba wyjechać wysoko w górę, żeby powietrze było przejrzyste i czyste i żeby w ogóle dało się normalnie oddychać. Niestety tak jest. Może na szybko nie będziemy w stanie samodzielnie zlikwidować problemu smogu w Warszawie czy w Katowicach, ale możemy przynajmniej uciekać z takich miejsc na weekendy. W naszym vlogu robimy dwie rzeczy. Nagrywamy i uprawiamy sport. Albo odwrotnie. Jeden czynnik jest bardzo istotny i wspólny dla tych dwóch rzeczy. I jest to czyste i świeże powietrze. Żeby uprawiać sport i mieć na to siłę i motywację, trzeba mieć czym oddychać. Także ten. Trochę potrwa odbudowanie kondycji po zimie. Teraz wyobraźcie sobie, że miałbym to samo zrobić w jakimś totalnym smogu i wciągnąć do płuc jakiś syf. Filmy i widoki są bez porównania lepsze w czystym powietrzu. No zobaczcie tylko. Dlatego też kochamy Szwajcarię. Spinaczka daje się we znaki. Podejść. Gdzie śpimy, Zuzia? Dlatego jeśli chcecie, powiedzcie swoim znajomym, wrzućcie foto, wrzućcie film, tagujcie to Brief and Achieve i zwiększajcie świadomość swojego otoczenia a propos świeżego powietrza i tego, jak ono jest ważne dla nas i tego, co robimy każdego dnia.